Ja te wszystkie lekcje, te wszystkie fragmenty czytam równie bardzo Wam, jak i sobie samemu. No, nie przypadkiem trafiam na takie właśnie kawałki, prawda? Główną osobą, która się musi tego wszystkiego nauczyć, jest ta, którą widzisz w tej chwili na ekranie. Cześć! Witam Was! W lutym wichry wieją tutaj wokół mnie, ale co tam? Mam nadzieję, że ten przekaz dotrze do Was. Dzisiaj po pomarańczową teczkę nie sięgnąłem, ale za to mam pomarańczowy sweterek. Wyciągam więc po prostu z biurka dzisiaj książkę trzech autorów: Jacka Kenfielda, Marka Wiktora Hansena i Lesa Hewita. Wydaną już kilka lat temu przez studio MK. O tytule potęga skupienia. Dosyć gruba książka, traktująca o różnych ważnych rzeczach, pomagających osiągać sukces w dzisiejszym świecie, bo to jest książka dosyć współczesna, mówiąca o tym właśnie, jak sobie radzić w czasach, kiedy atakuje na tyle różnych bodźców z różnych stron. Jest tutaj sporo ciekawych fragmentów, ciekawych historii z bogatych życiorysów, trzech autorów. Natomiast ja chciałem zacząć od czegoś, co trochę jest takim tematem prześladującym mnie, więc wybaczcie, jeśli już nie pierwszy raz, ale o tym mówię. Natomiast myślę sobie, że to jest bardzo ważny temat, o którym trzeba mówić dużo i często, bo ciągle ludzie mają z tym kłopot mianowicie z myśleniem o przyszłości. Ja wciąż widzę, jak rzadko to jest stosowane, więc będę trąbił. Posłuchajcie z drugiego rozdziału tutaj podsumowanie. I autorzy piszą: Wciąż zdumiewa nas, jak niewiele osób zastanawia się nad swoją przyszłością. No właśnie. Mówiąc dokładniej, wiele osób nie wie, jak należy to zrobić. Nie znają procesu lub systemu, który by ich poprowadził. I stąd ten dzisiejszy fragment on może poprowadzić i podpowiadać. Posłuchajcie. W dodatku pozwalają, aby brak czasu stał się wymówką usprawiedliwiającą niechęć do nauczenia się planowania przyszłości. Jeżeli mamy wymienić jakiś przykład zacofania, to takie podejście jest nim z pewnością. Ostatnio zauważyliśmy, że tym, którzy wyznaczają sobie klarowne cele, często brakuje wytrwałości, kiedy przychodzi czas na ich realizację. Prawda jest taka, że potrzebujemy motywacji. Jak mówi dr Wayne Dyer, Inspiracji doświadczasz wtedy, gdy jakiś pomysł tak cię zaintryguje, że zawiedzie cię w miejsce, w którym chciałeś się znaleźć. A więc inspiracja doprowadzi Cię w to miejsce. Z motywacją, mówił Dyer, mamy do czynienia wtedy, gdy masz jakiś pomysł, a twoje ego popycha cię ku jego realizacji. To bardzo ważne, chociaż subtelne rozróżnienie. Kiedy coś Cię prawdziwie zainspiruje, Niemal bez wysiłku jesteś w stanie wykrzesać z siebie energię. Wyzwania i realizacja celów dają Ci radość. Przeszkody często znikają same. Na Twojej drodze pojawiają się odpowiedni ludzie, którzy służą Ci pomocą. Jakże wspaniałe zjawiska. Jednym z najważniejszych elementów w odnajdywaniu inspiracji jest wygospodarowywanie wolnego czasu. Frias Hewitt w książce The Ego and the Spirit stwierdza, nasz wewnętrzny przewodnik... Czeka w ciszy, aż zniknie hałas. Postępuj zgodnie z tym, co mówi Twój duch zamiast słuchać perfekcjonistycznego ego. Z doświadczenia wiesz, że zawsze, kiedy potrzebujesz inspiracji, aby przejść na kolejny etap kariery czy rozwoju biznesu, albo gdy chcesz stać lepszym małżonkiem, przyjacielem, czy rodzicem, najcenniejsze pomysły na realizację tych pragnień pochodzą z Twojego wnętrza. Wystarczy. Że się w nie wsłuchasz, pozostając otwartym i uważnym. Odizolowanie się od hałasu i pozostawanie w bezruchu przyspiesza ten proces. Po jakimś czasie nauki wprowadzania się w taki stan świadomości zaczniesz rejestrować ważne przebłyski lub spostrzeżenia. Należy postępować zgodnie z nimi, ponieważ zwykle okazują się one ważnym krokiem na drodze do realizacji pragnień. Na przykład możesz poczuć niepohamowany przymus, aby zadzwonić do znajomej, a kiedy to zrobisz, okaże się, że miała wypadek samochodowy i bardzo potrzebowała tego telefonu. Przepraszam, ja teraz potrzebuję łyczka herbaty z takiej jeszcze świątecznej filiżanki. A więc bardzo potrzebowała tego telefonu. Albo pod wpływem impulsu skontaktujesz się z klientem, z którym nie rozmawiałeś 6 miesięcy, i okaże się, że ten chce złożyć spore zamówienie w Twojej firmie. Nie wahaj się, kiedy masz takie przebłyski intuicji. To chwile niezwykłej klarowności, które mogą przeminąć równie szybko, jak się pojawiły. Aby taki proces stał się łatwiejszy. Wykształć w sobie cotygodniowy nawyk wyciszania wszechobecnego hałasu towarzyszącego życiu. Ustal sobie spokojny czas na medytację, refleksję albo po prostu trwanie w ciszy. Jeżeli zabierzesz się do pracy nad celami, twoje cele zabiorą się do pracy nad tobą. Jeżeli zabierzesz się do pracy nad planem, plan zabierze się do pracy nad tobą. Efekt jest taki, że wszystko, co budujemy, Buduje nas, dodał na zakończenie tego fragmentu Jim Ron. Tak kończy się ten rozdział, to słuchanie intuicji. Wiecie, ja te wszystkie lekcje, te wszystkie fragmenty czytam równie bardzo Wam, jak i sobie samemu. No, nie przypadkiem trafiam na takie właśnie kawałki, prawda? Główną osobą, która się musi tego wszystkiego nauczyć, jest ta, którą widzisz w tej chwili na ekranie. Przewracam tutaj stronę i chciałbym wam przeczytać bardzo ciekawe podpowiedzi i pytania na temat ustalania sobie celów, na przykład te, które dotyczą wartości, bo nasze cele powinny opierać się na naszych wartościach, a my czasami mamy chyba ciągle problemy ze stwierdzeniem jakie są te moje wartości oto kilka przykładów które podają autorzy na przykład uczciwość prawość rodzina wiara kreatywność niezależność na ile to możliwe staraj się aby wyznaczane cele były zgodne z istotnymi dla ciebie wartościami jakie one są więc czego chcesz i dlaczego Wykorzystaj następujące pytania, aby rozjaśnić i uhierarchizować swoje cele. Posłuchaj, co chcę robić? Co chcę mieć? Dokąd chcę zajść? To są wszystko pytania pomagające wyobrazić sobie Twoje życie w przyszłości. Bardzo ważny temat. Dokąd chcę zajść? W jaki sposób chcę wspierać społeczeństwo, wnosić coś do niego? Też ciekawy temat, prawda? I ciekawy obszar. Czy coś robimy w tym, w tym obszarze? Kim chcę zostać? I to nie dotyczy zawodu, jaki chcę wyko wykonywać. Nie. Kim chcę być za 10, za 15 lat w różnych obszarach? Kim chcę zostać? Czego chcę się nauczyć? Tak długo, jak będziemy się uczyć czegoś nowego, tak długo będziemy młodzi, prawda? Z kim chcę spędzać czas? Hmm, wielki temat. Z kim dzisiaj spędzam czas, a z kim chcę spędzać czas? Za 5, za 10, za 20 lat? Ile chcę zarabiać, odkładać i inwestować? Bardzo ważny obszar naszych finansów rzutujący na nasze bezpieczeństwo i sposób myślenia, również o życiu. Ile czasu chcę przeznaczać na odpoczynek? Wow, to jest ciekawy temat, prawda? Czy to też możemy sobie zaplanować? To no, musimy naszej podświadomości powiedzieć, czego chcemy, więc ile czasu chcę przeznaczać na odpoczynek, kiedy osiągnę mój cel? Co zrobię, aby zachować jak najlepsze zdrowie? Wielki temat, coraz bardziej ważny w miarę jak. Stajemy się coraz starszym społeczeństwem, ale z drugiej strony coraz więcej wiemy o tym, jak zachować dobre zdrowie i co mamy robić, żeby to się udało, żebyśmy mogli dożyć setki, prawda, w zdrowiu i sprawności. Aby upewnić się, że będziesz prowadził zdrowe i harmonijne życie, postaraj się wyznaczyć sobie jakiś cel w każdej z następujących kategorii. To też ważne, posłuchajcie. Kariera i biznes, finanse, odpoczynek, proszę. Zdrowie i sprawność, relacje z innymi, wsparcie społeczeństwa, w sensie wnoszenia czegoś do społeczeństwa. A oprócz tego we wszystkich tych, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie. Radzą Jack Canfield, Mark Hansen i Les Hewitt w książce Potęga Skupienia, za którą dziękuję Studiu MK za wydanie. Napisana w 2000. 11 I w 2014 wydana w Polsce. Sprzedano jej ponad 800 tysięcy egzemplarzy. To myślę, że bardzo dobrze, aby coraz więcej osób wiedziało, jak się zabrać za ustalanie sobie celów, bo dzięki temu można nadać swojemu życiu ciekawy kierunek. Ja mam nadzieję, że to dało Ci do myślenia, że to. Pomogło ci jakoś zacząć myśleć, a może doprecyzować temat, właśnie celów. Jakie te cele miałyby być w moim wypadku? Do czego ja chcę dojść za 5, za 10, za 20 lat? Jak moje życie ma wyglądać? Bo od tego, jak dokładnie ten obraz widzimy, zależy to, czy w ogóle tam dotrzemy, i zależy to, jak szybko się tam znajdziemy. Wielki, wielki temat, który, tak jak mówiłem, dotyczy mnie również. Sobie też ten fragment przeczytałem. Więc absolutnie też jestem tutaj uczniem. Jeśli znasz jeszcze kogoś takiego jak my, to jak zwykle prześlij, udostępnij, zainspiruj. No to taka pozytywna myśl na ten zimowy jeszcze tydzień do przemyśleń, do sprecyzowania działań. Mam nadzieję, że dałem Wam rozpęd i dojedziemy na tym rozpędzie do piątkowego poranka. Do usłyszenia, tymczasem dobrego tygodnia. Na razie.